Dobry. Witam w czwartek 28 października 2021 roku. A chcę to zrobić słowem, które ma nas tego dnia prowadzić. I tak, fragment Starego Testamentu to wiersz wyjęty z trzeciego rozdziału Księgi Proroka Jeremiasza, gdzie w 23 wierszu, w drugiej połowie, czytamy: Zaiste w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela. A na kartach Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale czytamy: Jezus kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem chlebów i ryby, podziękował, łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Bardzo fajny, pozytywny tekst na dzień dobry. Zaiste w naszym Bogu jest zbawienie. Słowa, które dobrze się słyszy. Fakt, kiedy popatrzymy na całość tego trzeciego rozdziału, kontekst nie jest już tak zachwycający. Może nawet, można by nawet powiedzieć zachęcałby raczej do pokuty, ale mamy drugi tekst tekst, który chyba każdy z nas kojarzy nakarmienie tylu tysięcy ludzi znamy dokładną liczbę mężczyzn, nie wliczając dzieci i kobiety. Możemy domniemywać, ile mogłoby to być tysięcy. Możemy pokazywać i e, wspominać czy patrzeć na ten tekst, mówiąc o tym, że Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem cudów. Ale chciałbym, żebyśmy wczytali się w taki drobny szczegół. Można by powiedzieć techniczny. Gdyby nie to, że ewangelista Mateusz aż tak bardzo w techniczne rzeczy się nie bawi. No bo fakt, trudno sobie wyobrazić, że Jezus sam rozdaje tylu tysiącom chleb, ale z drugiej strony uczniów chyba nie było aż tak bardzo dużo. Też musieli podać dalej. A jednak wspomina ewangelista tylko o uczniach, którzy otrzymali, a potem podawali dalej. Może więc nie chodzi tylko o to, jak technicznie wyglądała dystrybucja, ale o coś co uczniowie mieli okazję, czego uczniowie mieli okazję doświadczyć już wcześniej. No bo kiedy czytamy na przykład o tym, że żniwo wprawdzie już jest, ale robotników mało. Proście pana, aby wysłał robotników na żniwo swoje, to ci, którzy prosili. Zostali wysłani. Kiedyś słyszałem taką historię. Było to już dość dawno, więc nie jestem pewny wszystkich szczegółów, ale mniej więcej sens z całą pewnością był taki. Pewien ksiądz oprowadzał wycieczkę po kościele. W pewnym momencie w kościele zauważyli rzeźbę posąg Chrystusa z odciętymi dłońmi. Nawiązała się dyskusja. Ksiądz opowiedział, że stało się to w czasie wojny, taka a nie inna sytuacja. Ale w pewnym momencie zwrócił się, zwrócił się do turystów i mówi, ale dla mnie jest to bardzo czytelny obraz. To ja jestem dłońmi Chrystusa. Innym razem, Widziałem historyjkę rysunkową, która spuentowana była takim stwierdzeniem, nie módl się o nic, do czego nie chcesz być użyty przez Boga. Jezus podziękował, dał uczniom. Co robimy z tym, co dostajemy od Boga? Jesteśmy jak ci, którzy podają dalej, zarówno błogosławieństwo, zarówno dobrą nowinę, zarówno świadectwo o tym, że Bóg, mój Bóg jest Bogiem cudów, ale też te konkretne cuda, konkretne rzeczy. Byśmy mogli być jak uczniowie, którzy widzą. Co mają, i doskonale wiedzą, że nie jest tego tyle, ile e, wystarczyłoby, żeby spokojnie podzielić się z innymi. Oddają to Bogu, a ten oddaje im to z powrotem, i bez obaw, bez obaw mogą dzielić się dalej. Dobrego dnia życzę. Niech Pan Bóg, który wtedy nakarmił tyle tysięcy, Zaspokoi każdą naszą potrzebę, abyśmy my mogli też zaspokajać potrzeby innych.